Hey Julian Krypto środa 11 marca to nie jest porada inwestycyjna, jest godzina 14.25 czasu polskiego. No i słuchajcie, rynek krwawi, nie tylko rynek kryptowalut SP500, również krwawi ponad 3% na minusie, no ale przede wszystkim krwawi dzisiaj Luna. Luna kosztuje w tym momencie już poniżej. Poniżej 2 dolarów kosztuje dolar 32 na ten moment, a kto wie ile będzie kosztowała niebawem. Dlaczego Luna krwawi? Dlatego, ponieważ na Lunę i na jej stablecoin, algorytmiczny stablecoin UST został przeprowadzony zmasowany atak według wielu użytkowników rynku. Atak, który rzekomo miał być koordynowany nawet, jak tutaj niektórzy twierdzą, przez... Janet Jelen, czyli amerykańskiego sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych. Janet Jelen wypowiada się już dzisiaj na temat tego, w jaki sposób stablecoiny są niebezpieczne dla rynku i dlaczego CBDC może być tutaj dobrym rozwiązaniem. Dlatego właśnie są takie pogłoski. Są pogłoski również, że to fundusz hedgingowy Citadel, który. E, Obstawił bardzo duże spadki, jeżeli chodzi o Terrę, że to właśnie ten fundusz hedgingowy jest odpowiedzialny za dumping UST oraz dumping Terry, i że bardzo dużo po prostu na tym zarobili. Najpierw pożyczając 100 tysięcy bitcoinów, później trendując, tradując je 25 tysięcy bitcoinów za UST, następnie otwierając oczywiście shorty, następnie dumpując cenę bitcoinów bardzo dynamicznie, cenę bitcoina bardzo dynamicznie. Później, w momencie, gdy cena Bitcoina osiąga 30 tysięcy dolarów, dampując cenę UST, czyli zmuszając do, do tego, żeby UST straciło swój stosunek 1 do 1 do dolara. W związku z czym, kwon, czyli właściciel, tak naprawdę twórca, twórca. Nie właściciel, ale, ale twórca UST, twórca Luny został zmuszony do tego, żeby sprzedać 25 tysięcy bitcoinów, czyli jeszcze raz zdampować cenę po to, żeby ten zabezpieczenie do dolara zostało zachowane, żeby mieć jakieś zabezpieczenie do dolara. Natomiast zwróćcie uwagę teraz, jak Luna jest zabezpieczona. Luna jest zabezpieczona konkretnie jak UST jest zabezpieczona, UST jest zabezpieczone w taki sposób, że rzekomo w każdym momencie możemy to UST wymienić 1 do 1 w stosunku do LUNY. Mianowicie płacimy jedno UST i kupujemy LUNĘ o wartości 1 dolara. Tylko w tym momencie, zwróćcie uwagę, ten TerraSwap w zasadzie w ogóle nie działa. Nie da się tutaj nic zrobić od jakiegoś długiego czasu już. Na no teraz zwróćmy uwagę, jeżeli UST jest zabezpieczane poprzez LUNĘ, a na ten moment market cap luny to jest ponad miliard dolarów, tylko miliard sto, dolar, miliard sto milionów dolarów. Natomiast market cap, a konkretnie nie market cap UST, tylko circulating supply, czy albo total supply, to jest 15 miliardów. 15 miliardów. Czyli wielokrotnie więcej jest tych UST w stosunku do luny. Żeby UST koszt, mogło kosztować, faktycznie było w stanie kosztować, było zabezpieczone, to market kapluny powinien przekraczać te 15 miliardów. Na ten moment nie przekracza, już nie przekracza, w związku z czym tutaj zabezpieczenia już jest na poziomie około 7 centów. Ale idziemy dalej. Mamy inne algorytmiczne stablecoiny, które również mogą być teraz w niebezpieczeństwie. Jest to frax, share, który emituje fraxa. Frax Circulating Supply to jest 2,5 miliarda fraksów, a Frax Shares to jest tylko 244 miliony, czyli również za mało. A co z MakerDAO, który teraz wzrasta, bo zwróćcie uwagę, Frax stracił 23%, natomiast MakerDAO rośnie. Ja się zastanawiam dlaczego rośnie, może dacie mi znać w komentarzach. Natomiast Market Cap MakerDAO to jest 1,5 miliarda dolarów, natomiast DAI Circulating Supply ponad 7 miliardów DAI. W związku z tym też wydaje się, że to jest za mało. Dajcie mi znać, czy ja, się, czy ja mam rację, czy ja nie mam racji, bo może czegoś tutaj nie zauważam. Natomiast tutaj na tej grafice postarałem się, to, postarałem się to zapisać Wam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Czyli realnie Luna jest wspierana przez wartość rzędu 7 centów na ten moment. Realnie Fraks jest wspierany przez wartość. Rzędu 10 centów, a dał, bo konkretnie DAI, jest wspierane przez Makery o wartości 21 centów, a powinno być o wartości dolara. Więc jestem ciekawy, co Wy o tym sądzicie. Natomiast DO KŁON, czyli twórca Luny, twórca Terry, w zasadzie dużo się tutaj nie wypowiada, co jakiś czas tweetuje. Na kanałach, na Twitterze UST czy na kanałach, na Twitterze Luna Foundation Guard tak naprawdę nie ma żadnych tweetów, nic się nie dowiadujemy. Dokłon pisze do społeczności, że to są chwilowe jakieś problemy. Wcześniej napisał, że starają się tutaj coś, coś załatwić, coś zrobić, natomiast tak naprawdę żadnych konkretów. Pytanie, jaki oni mają w tym momencie tutaj pomysł? Bo półtorej miliarda dolarów, które Miało zabezpieczać ten, ten stablecoin. To jest zdecydowanie za mało w stosunku do tych 16 miliardów UST, które powinny być zabezpieczane przez 16 miliardów dolarów, a nie przez 1,5 miliarda dolarów. W związku z tym to się, wydaje, to się wydaje zdecydowanie za mało na ten moment. Mamy makera. Niektórzy zastanawiają się, czy to jest dobry moment na wejście w makera. Ja jeszcze szczerze powiem, nie wiem, wydaje mi się, że nie. W stosunku do tego co się teraz dzieje, natomiast też jestem ciekawy waszej opinii. W Hongkongu mamy informację o tym, że mężczyzna został aresztowany, tak z innej beczki zupełnie. Mężczyzna został aresztowany e, za bycie w aferze kryptowalutowej ponad półtorej miliona dolarów. Ja się teraz zastanawiam, co się będzie działo za jakiś czas, bo Dokwon pisze, że nigdzie się nie wybiera, że zostaje. Natomiast, czy przypadkiem tutaj nie będzie jakiejś większej afery z tym związanej? Ponieważ USD wypłacało e, za staking, za, e, wypł wypłacało e, za yield farming 20%. 20%, czyli zdecydowanie za dużo niż oni byli w stanie wypłacać. W związku z czym niektórzy stwierdzali, że to jest piramida finansowa, i być może tak się rzeczywiście okazuje, że to jest, że to był tak zwany Ponzi scheme, czyli schemat Ponciego. W związku z tym, pytanie, czy tutaj nie będzie jakiejś większej afery z tym związanej, oczywiście będziemy to obserwować. Mamy narzędzia Maximus tutaj, i na tych narzędziach to są narzędzia darmowe, możecie z nich korzystać. Max Data Up Charts, rezerwy bitcoina, rezerwy stablecoinów. Zwróćcie uwagę, tutaj te wpływy na R, wpływy były niewielkie, wydawało się, że one nie są spektakularnie duże, natomiast, mimo wszystko, te ruchy były widoczne. Tak, były widoczne. Jakieś takie tutaj wypływy, przelewy, i wcześniej, w ciągu ostatnich dni, tak naprawdę ta rezerwa cały czas spadała. Niemniej jednak, były to raz na jakiś czas takie znaczące, znaczące wpływy. Natomiast to, co zauważamy, to zauważamy regularny odpływ stablecoinów od jakiegoś czasu. Czyli zwróćcie uwagę, od przynajmniej kilku dobrych miesięcy, od grudnia. Cały czas rezerwa stablecoinów na giełdach spot bardzo mocno dynamicznie maleje. I pytanie też, czy to nie jest zły znak dla całej branży stablecoinów, ponieważ dobrze wiemy, jak wyglądają, wygląda zabezpieczenie przykładowo USDT, czyli tetera, czyli dolara amerykańskiego, który realne zabezpieczenie w gotówce, w, w gotówce dolarowej ma rzędu 3% w stosunku do swojego market capu ma oczywiście inne zabezpieczenia również w związku z tym to praktyczne zabezpieczenie może być nawet rzędu kilkudziesięciu procent 50 nie wiadomo ilu tak czy 60 czy 80 czy 90 nie wiadomo ilu natomiast może być dużo wyższe natomiast prawdopodobnie jest to również bardzo spekulacyjny w tym momencie stablecoin i może również być poddany kolejnym atakom ponieważ na takim ataku takie firmy jak takie fundusze hedgingowe jak Citadel mogą bardzo dużo zarabiać, również traderzy mogą bardzo dużo zarabiać, jeżeli odpowiednio się wstrzelą w to. W związku z tym jest tutaj, tutaj duża przestroga dla nas, którzy możemy na przykład myśleć, że trzymanie kapitału w stablecoinach, niektórych stablecoinach jest bezpiecznym rozwiązaniem. Zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje. Stablecoin. UST już 34 centy, a kosztował już 24 centy. Realne zabezpieczenie na ten moment ma rzędu 7 centów na ten moment. Czyli ustawiamy sobie alert na UST na 7 centów. Tutaj o ile oczywiście market cap, o ile oczywiście cena luny w tym czasie jeszcze bardziej nie spadnie, to będzie to być może dobry moment gdzieś tam na wejście w to, natomiast prawdopodobnie cena luny jeszcze bardziej spadnie. Okej. Okay. Narzędzia Maximus, sprawdzamy teraz wykresy on-chain. Ostatnio mówiliśmy, nie wiem czy tutaj, czy na swoim kanale Julian Crypto, mówiłem o Miners Outflow Index, czyli to, w jaki sposób górnicy się wyprzedają. I mieliśmy tutaj te wypływy ze strony górników, i zaznaczyliśmy tutaj na wykresie takie momenty, gdy te wypływy następowały, i potencjalnie to jest właśnie gdzieś tutaj ten wypływ. Zaraz za którym również te spadki nastąpiły. Te wykresy są dostępne dla Was po zalogowaniu się na stronę, dla oczywiście odpowiednich gdzieś tam poziomów TIER. Natomiast na przykład ten wykres jest dostępny trialowo również w takim, w takim formacie. Przechodzimy dalej. Load charts. Weźmy sobie teraz max i widzimy tutaj bardzo dużo danych on-chain. Które oczywiście mogą nam dużo mówić, jak będziemy je odpowiednio analizować. Zwróćcie teraz uwagę przede wszystkim tutaj na wykres Bitcoina. Weźmy sobie Zoom Out. I o ile tutaj widzimy takie bardzo duże spadki, przekroczenie tej linii trendu wzrostowego, w związku z czym teraz ta linia trendu może stanowić opór, i cena potencjalnie może się właśnie odbijać od tej linii trendu. To zwróćmy uwagę w takim większym, szerszym interwale, interwale. Jednak nie wygląda to wcale tak źle. Dla pocieszenia, dla, takiego, dla takiej waszej otuchy, zwróćcie uwagę w takim większym interwale. Wydaje się, że mamy jeszcze zaledwie tylko kilka miesięcy, abyśmy zaczęli się odbijać od tej niebieskiej linii trendu wzrostowego, a zatem mogli gdzieś tam piąć się do góry. Być może kilka miesięcy, pół roku. Około tak to może wyglądać. Ok, to są narzędzia maksimum, z których korzystamy. Korzystamy z tych wykresów otwartych i tworzymy tutaj boty. Boty w tym momencie będziemy Wam udostępniać, żebyście mogli je programować, dodawać różnego rodzaju swoje własne akcje typu buy, typu sell, typu call na telefon, na Telegram albo SMS, w zależności od zdarzeń fundamentalnych czy zdarzeń technicznych. Również tworzymy narzędzia w oparciu właśnie o dane fundamentalne, czyli newsy. W momencie, gdy powstają różnego rodzaju newsy, nawet ktoś tweetuje, też będziecie mogli tutaj pod bo, takiego bota podpiąć konkretną akcję, czyli na przykład jak e, będzie tweet przykładowo od jakiejś bardzo znanej persony na temat kryptowalut, na przykład Elon, Ma Elon Musk, będziecie mogli podpiąć takie alerty, żeby na przykład od razu bot do Was zadzwonił albo wykonał jakąś akcję. My na tym w tym momencie pracujemy od długiego czasu, tworzymy również algorytmy. Na ten moment, w ciągu ostatnich 209 dni, algorytmy w stosunku do Bitcoina dały ze rzędu 270%. Tutaj jest całe zestawienie, a algorytmy Tier 3, a konkretnie sygnały, które wysyłają informacje o listingach kryptowalut w bardzo wczesnym stadium, średnie zyski na poziomie 33% w 31 godzin. Można to wszystko prześledzić. Również na naszych kanałach na Telegramie możecie wszystko posprawdzać, i oczywiście nie wszystkie sygnały są w 100% zyskowne. Zwróćcie uwagę, też zaznaczamy te niezyskowne, tak jak na przykład tutaj. Natomiast zdecydowanie znaczna większość po tych listingach daje bardzo duże zarobki rzędu 10 albo nawet kilkanaście, kilkadziesiąt procent. W związku z tym też zapraszam do tego, żebyście przede wszystkim zapoznawali się z tymi podsumowaniami, bo te podsumowania nie robimy po to, żeby się tutaj chwalić i szczycić tym, tylko po to, żebyście po prostu wyciągali wnioski i wchodzili, otwierali swoje pozycje w jeszcze lepszy sposób i po prostu jeszcze więcej na tym zarabiali. Tak samo te wszystkie podsumowania też po to robimy. Ok. Jestem ciekawy Waszych opinii na ten temat. Rynek w tym momencie jest w ekstremalnym strachu. Jestem ciekawy, co Wy o tym. Sądzicie. Wszystkiego dobrego i niech Hossa będzie z nami. Trzymajcie się. Cześć.